Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio. Nasz ulubiony dzień właśnie nastał, jest, czyli za chwilę zaczynamy weekend. Właściwie to możemy powiedzieć, że już zaczęty weekend, bo taki piąteczek to już jest taki super dzień, zwłaszcza taki dzień. Dzisiaj dzień dziadka, wczoraj był dzień babci. Dwa chyba takie najmilsze dni w roku i dlatego będziemy dzisiaj ćwiczyć właśnie, szczególnie zwracając się w stronę babci i dziadków, zrobimy ćwiczenia na zdrowy, mocny kręgosłup właśnie po to, żeby babcie, nasze drogie babcie i dziadkowie, żebyście zawsze mieli full siły i energii, żeby bawić się ze swoimi wnukami, żeby nic nie bolało, żeby być zawsze pełnym pasji i być zdrowym, bo zdrowie w tym wszystkim jest najważniejsze. To nie jest tak, że to są ćwiczenia tylko dla babci i dziadka. Jeśli jeszcze nie jesteście babciami ani dziadkami, również serdecznie zapraszam na matę, bo zdrowe kręgosłupy są ważne tak naprawdę w każdym wieku i każdemu z nas się przyda taka dawka ruchu właśnie na rozruszanie kręgosłupa. Ja się tylko z Wami przywitam, bo widzę, że nas już jest duża, fajna gromada. Wiesiu, dzień dobry wszystkim, moja mama, dzień dobry, gotowa do ćwiczeń. Mama, to ukłon też w Twoją stronę. Kochańsza babcia razem z drugą babcią dla moich dzieciaków i tak babci. Zadaniem babci jest rozpieszczanie i tak ma być, prawda? Od kiedy świat istnieje, to tak jest. Ada pisze, dzień dobry, Monika, cześć. Aga, dzień dobry, Agnieszka, cześć. O, dzisiaj mamy dużo Agnieszek, fajnie, cieszę się. Jacqueline, Olu, pozdrowienia z Gniezna. A jak miło, ja dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie z pięknej Gdyni. Był taki wschód słońca, że pokażę Wam na zdjęciach, na stories, jak skończymy poranek, bo jest po prostu magia, taka kompletna magia. Nie mogłam wyjść z podziwu, do tej pory nie mogę. A Justynka, lecimy z tymi wygibasami. Mirek, witam. Olu, dzień dobry, cześć Kasiu. Ewa, Aldona, Bożenka, dzień dobry, Agnieszka, Ania, Danusia, Monika. Ja jeszcze nie jestem babcią, ale uwielbiam z sobą ćwiczenia. No i bardzo fajnie. I to w ogóle nie ma znaczenia, czy babcie, czy nie babcie dbamy o kręgosłup, ale taki ukłon w stronę babci, że wszystkie babcie dzisiaj idą na matę i dziadkowie, bo dzisiaj dzień dziadka. Jestem, pozdrowienia z Piwnicznej, pisze Justynka. Dzień dobry wszystkim, kochani, ruszamy. Hej, Agnieszka. Ruszamy. U mnie mata już przygotowana, mam nadzieję, że u Was tak może być mata, może być dywan. A możemy nawet siłą rzeczy sobie w łóżku dzisiaj poćwiczyć. Kładziemy się na plecach ostrożnie, najpierw przychodząc na przedramiona, później wyciągamy nasz kręgosłup, nogi zgięte, jest nam dobrze, fajnie. Między lędźwiami i matą ma być taka delikatna przestrzeń. Zróbmy ją najpierw dociskając lędźwia do maty i odklejając. Wydech, odklejamy kość krzyżową, wdech, plecy, tutaj taki większy łuk, wdech i wydech i tak trochę rozbujamy te plecy, żeby właśnie znaleźć taką neutralną pozycję w kręgosłupie, wdech i wydech i teraz tak, włóżcie palce między lędźwie i matę i teraz dociśnijcie, tak przyciśnijcie lędźwiami mocno paluszki, żeby tak one no były tak mocno doklejone do maty i z wdechem odklejamy. I jeszcze raz dociśnijcie i teraz tak delikatnie odklejcie, żeby palce czuły, że lędźwie one tutaj opierają się delikatnie, ale my możemy swobodnie sobie wsunąć i wysunąć rękę. Dobra, mamy pozycję neutralną, to zróbmy na początek ćwiczenia oddechowe. Z wdechem przenosimy ramiona za głowę, wyciągamy się, z wydechem wracamy do przodu. Wdech, ramiona za głowę, wydech, wracamy. I tak troszkę się rozbujamy, rozchulamy, po to, żeby złapać energię na cały piąteczek, no i żeby nasz kręgosłup się świetnie poczuł. Wdech, ramiona do tyłu, wydech, opuszczamy. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. I ostatni raz wdech. I wydech, zostaw ramiona nad barkami. I teraz kolejne ćwiczenie. Otwieramy klatkę piersiową, wdech. I z wydechem łączymy dłonie nad klatką piersiową. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze cztery. Super. Trzy. I dwa. I jeden, doskonale. Kładziemy ręce na potylicy, na głowie, splatamy je,
Bierzemy wdech i z wydechem robimy takie delikatne spięcie brzucha, żeby poczuć, jak lędźwie doklejają się do maty. Z wdechem odkładamy głowę. Wydech. Mhm. Staramy się unieść głowę, oderwać od maty łopatki i poczuć, jak fajnie pracują mięśnie brzucha. To są ważne mięśnie, które podtrzymują nasz kręgosłup i dlatego dzisiaj też zrobimy parę ćwiczeń właśnie wzmacniających brzuch, zdrowych dla naszego kręgosłupa. Wydech, kiedy jest spięcie. Przy wydechu, kiedy podnosimy głowę i odklejamy łopatki, czujemy, jak lędźwie doklejają się do maty, a łokcie staramy się trzymać cały czas szeroko. Jeszcze 4, 3, aha, cuda się zaczynają dziać, 2 i 1. Opuść głowę, odłóż ramiona i teraz zacznij przybliżać kolana do klatki piersiowej z wydechem. I wydech, i wydech, naciągnij palce stóp i przyciągaj kolano jedno i drugie na zmianę do klatki piersiowej. Głowa na razie odpoczywa, aha, ale brzuch pracuje, dolny brzuch. Fajne też ćwiczenie na dolne plecy. Mam nadzieję, że już czujecie się zrelaksowani, a z każdą chwilą będzie coraz lepiej. 3 i 2 i 1. Teraz połączymy oba ruchy. Będziemy łączyć łokieć i przeciwległe kolano z wydechem. Odkładamy nogę i głowę. I wydech. Super. Wydech. Jeszcze chwila. Same przyjemności dzisiaj. Mamy się dobrze nastroić na Dzień Dziadka. Wszyscy. Taki fajny dzień, to chyba nie może być inaczej. Jeszcze, kochani, 4 powtórzenia. I łokieć do kolana i kolano do łokcia. 3 i 2 i 1. Wow! Odłóżcie nogi, odłóżcie głowę, przełóżcie ramiona wzdłuż tułowia, weźcie wdech i z wydechem, takim rolującym ruchem, doklejając lędźwie, odklejając krzyż od maty, unosimy biodra, nie za wysoko, tak żeby znalazły się w linii z naszymi udami. Bierzemy na górze wdech i z wydechem tak samo rolujemy kręg po kręgu. Na koniec kość krzyżowa, odrywamy lędźwie. I jeszcze raz z wydechem idziemy do góry. Staramy się, kontrolujemy nasze kolana, żeby kolana nie rozjeżdżały się na zewnątrz. Mocno odpychamy się od stóp. Delikatnie skierujcie palce stóp do środka, żeby biodra były ładnie, symetrycznie ustawione. Aha. I jeszcze 2 razy. Unieś biodra. Opuść kręg po kręgu, fajny masaż dla kręgosłupa. Jak jesteś na górze, zepnij delikatnie pośladki, niech one też popracują. Mocne pośladki to również zdrowy kręgosłup. I teraz połączymy ruchy. Z wdechem nasze pierwsze ćwiczenie. Przenieś ramiona do tyłu, ale nie opuszczaj ich. Z wydechem podnieś biodra. Z wdechem opuść ramiona, z wydechem opuść biodra. Wdech, ramiona do tyłu, tak na wysokości uszu się zatrzymują. Wydech, biodra do góry. Wdech, opuszczamy ramiona, wydech, biodra w dół. Jeszcze raz, wdech, ramiona do tyłu. Wydech, biodra do góry. Wdech, ramiona opuszczamy, wydech, biodra w dół. Jest, fajosko, fajosko. Rozkładamy teraz ramiona tak w literę T, żeby były na wysokości barków. Łączymy stopy podeszwowo, opuszczamy kolana. Chwilkę poleżymy w takiej fajnej, zdrowej pozycji dla naszych bioder, gdzie one się uelastyczniają. I teraz przenosimy lewe kolano na prawe. Aha, lewa ręka zostaje wyciągnięta. W drugą stronę patrzymy na dłoń po lewej stronie i teraz zaczniemy zamykać klatkę piersiową, wdech i z wydechem otwieramy. Kolana zostają połączone, wdech i otwieramy klatkę. I jeszcze raz wdech, otwieramy klatkę, ostatni raz wdech, łączymy dłonie, z wydechem otwieramy klatkę, patrzymy za lewą dłonią, wracamy głową do centrum. Otwieramy kolana, łączymy stopy podeszwowo, jeszcze raz i przekładamy prawe kolano na lewe, wyciągamy mocno prawe ramię, patrzymy na prawą dłoń i wdech, łączymy dłonie z boku,
z wydechem otwieramy klatkę. Wdech i wydech. Ajajaj, jak jest nam już dobrze. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Fantastyczne ćwiczenie dla górnego kręgosłupa. Zostaw dłoń za sobą, spójrz na prawo, spójrz, rozciągnij się, rozluźnij. Wróć głową do centrum, kolanami do góry. Wow, ho, ho, fajnie, mamy to. Dobra, cały czas jesteśmy w leżeniu. Unosimy lewą nogę, unosimy prawą nogę do pozycji krzesełkowej. Kolana, kąty proste, ja wiem, co już czują wasze brzuchy, one właśnie mają to czuć. I teraz tak, ręce unosimy do góry, nad barki. Mocna, stabilna pozycja. I zaczniemy teraz prostować prawą nogę. I zginamy. I lewą nogę. I zginamy. Jak mnie tutaj będzie widać? Prawa. Aha. I lewa. I jeszcze chwilę. Ramiona cały czas u góry. I cztery. Trzy. I dwa. I jeden. Dobra, no to teraz dodajemy dłoń. Prawa ręka wyprost, lewe ramię za ucho, ale nie odkładamy ani nogi, ani ręki. Wracamy do centrum i zmiana. Wydech. Noga, która zostaje zgięta, ona jest zupełnie nieruchoma, podobnie jak ramię. No jest to ćwiczenie koordynacyjne, trzeba się nad nim skupić. Najlepiej wykonywać właśnie zgodnie z oddechami, czyli wydech, kiedy jest wyprost. I wydech. Aha. I jeszcze chwilę. Trzy. I dwa. I jeden. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Troszkę się tak pokręcimy, żeby rozmasować kość krzyżową w jedną stronę. I uwaga, w drugą stronę. Juhu. Przyciągnij kolana i teraz oderwij głowę, oderwij łopatki i zrób z siebie taką kuleczkę, kuleczkę, kuleczkę. Czoło do kolan, kolana do czoła, mocny brzuch. Dobre zaangażowanie. Odłóżcie nogi, przełóżcie prawą dłoń za prawą rękę za głowę i przekręcając się przez prawe ramię przejdziemy do klęku podpartego. Na razie klęk podparty na przedramionach. Kolana na szerokość bioder, wyciągnijcie plecy, podciągnijcie pępek do kręgosłupa i z wdechem unosimy prawe ramię zgięte, z wydechem opuszczamy. Wydech, lewe ramię zgięte i opuszczamy. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Wdech podnosimy, z wydechem opuszczamy. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech, przytrzymaj chwilę, poczuj, co się dzieje w kręgosłupie piersiowym. Możemy sobie pomachać, a jak inaczej? Opuść ramię, wdech i wydech. Dobra, przechodzimy teraz do klęku podpartego na wyprostowanych ramionach. Pępek podciągamy do kręgosłupa, żeby nie było zapadnięcia w lędźwie. I teraz będziemy opuszczać biodra, napięty wdech i z wydechem wracamy do klęku podpartego. Wdech i wydech. I w całym tym ćwiczeniu chcę, żeby plecy były wyciągnięte, żeby brzuch był mocny. Dzisiaj już fajnie wzmocniliśmy ten brzuch. On wie, jak ma pracować. Dlatego pozwólmy mu na tę pracę. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy i dwa i jeden. Ok, zostajemy w klęku podpartym. Wyciągniemy prawą nogę do tyłu, palce stóp zadarte. Na razie możemy się tak pokołysać, żeby rozciągnąć nasze tylne taśmy. Podnosimy nogę na wysokości biodra i przenosimy ją w lewą stronę za lewą stopę. Odkładamy stopę. Noga, na której jesteśmy oparci, przekładamy goleń za siebie i podnosimy się, unosząc prawe ramię do góry. Otwieramy takie przyjemne wygięcie, wydłużenie, otwarcie naszego ciała, otwarcie na ten piątek, który przed nami. Zostań w pozycji parę chwil. Możesz delikatnie przenieść rękę jeszcze mocniej do tyłu. Super.
i z wydechem opuszczamy ramię, wracamy do klęku podpartego, kilka kocich grzbietów, wdech, głowa do góry, z wydechem broda do mostka. Wdech, broda do góry, ale robimy takie wygięcie, w którym czujemy się komfortowo, ma nie być żadnych napięć. To nie musi być duży ruch. Wdech i wydech i pozycja neutralna, robimy to samo na drugą stronę. Prostujemy lewą nogę, zahaczamy się o palce stóp, czujemy przyjemne rozciąganie w nodze, unosimy nogę na wysokość biodra, przenosimy ją w prawo. I teraz przekręcając się, o tak, nogę za siebie, podpierając odłoń, wyciągamy lewe ramię do góry, otwieramy pozycję, pozycja otwarta, mocna, stabilna, dodająca nam pewności siebie. Możemy delikatnie przenieść ramię do tyłu, żeby skierować klatkę piersiową do sufitu. I mamy to, trzymamy pozycję jeszcze parę chwil, wydech. I wydech, i z wdechem wróć do klęku podpartego, nogi, ręce. I na zakończenie jeszcze coś takiego mocniejszego, dziadkowie, babcie, będziecie to robić, bo zrobicie to, bo w was jest bardzo dużo mocy. Będziemy robić pompkę na kolanach, ale unosząc jedną nogę do góry. Wygląda to tak, wydech, aha. Próbujemy. Może to być takie niewielkie zgięcie w przedramionach, ale o ramionka też trzeba dbać i to jest też fajne, dobre ćwiczenie dla naszego kręgosłupa. I pompka z uniesieniem nogi. Wiem, to nie jest łatwe. To jest takie w ramach naszego wyzwania. I jeszcze trzy powtórzenia. Próbujemy, damy radę. Trzy i dwa i jeden, wow, skoro tak Wam pięknie poszło, to teraz przyjemny skręt dla rozluźnienia naszego kręgosłupa. Siadamy, nogi układamy ze swojej lewej strony, najpierw zginamy prawą, stopę układamy palcami do krótszego brzegu maty, nogi ustawiamy lewą, tak żeby palce były skierowane za nas. My siadamy tak jakby po prawej stronie stóp. Stopy są skrzyżowane z jednej strony, my siadamy z drugiej. Z wdechem unosimy ramiona wysoko, wysoko, wyciągając boki tułowia i z wydechem skręcamy się w stronę prawego kolana, czyli w odwrotną stronę niż są stopy. Stopy zostają sobie z lewej, my się skręcamy na prawo. Prawą dłoń układamy za biodrami. Kilka przyjemnych takich pogłębionych oddechów, z wdechem rośniemy, ciągniemy czubek głowy do góry, z wydechem jeszcze mocniej się skręcamy i z kolejnym wdechem wracamy do centrum i przekładamy nogi na drugą stronę, czyli najpierw lewa noga, palce skierowane w kierunku krótszego brzegu maty, później prawa noga, o tak, mamy nogi z prawej strony, my siadamy po lewej, one są skrzyżowane, z wdechem ramiona wysoko, 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 z wydechem skręcamy się w lewą stronę, czyli tam, gdzie nie ma stóp, stopy zostają z prawej, my w lewą, zahaczamy się o kolano, plecy wyprostowane i znowu głębokie wdechy i z wdechem wyciągamy głowę, wyciągamy się do sufitu, z wydechem mocniej się skręcamy. Wow! Wdech i wydech. Same przyjemności dla naszego kręgosłupa dzisiaj. Z wdechem wróć do centrum, wyciągnij ramiona, wyprostuj nogi przed sobą, wyprostuj. Zostaw je takie zgięte, tak żeby czuć się komfortowo. Weź wdech, wyciągnij boki tułowia i z wydechem pochyl się, wyciągnij taki delikatny skłon, na ile dzisiaj nam pozwala ciało, ale chcę, żeby kręgosłup właśnie poczuł tutaj taką przyjemność. To już jest nasza ostatnia pozycja. Więc słuchamy swojego ciała, patrzymy, do którego momentu możemy zejść. Aha. Z wydechem wyciągamy się, wydłużamy. Nie jest naszym celem dotknąć czołem do goleni. Naszym celem jest tutaj wyciąganie pleców, wydłużanie ich. I mam nadzieję, że to wszystko czujecie i że jest, i są takie fajne przestrzenie i jest dużo radości.
Ajajajajaj. Weźcie wdech i z wydechem takim rolującym ruchem przechodzimy do siedzenia i moi drodzy, możemy to powiedzieć, że mamy to! Woo! Piąteczkowa, 64. już edycja Żelaznego Poranka za nami. Dzień babci, dzień dziadka, co za wspaniałości same. Mam nadzieję, że Wam się miło ćwiczyło, że czujecie moc w kręgosłupie, no i wiecie, po takich ćwiczeniach na plecy, na kręgosłup, to my jesteśmy gotowi, żeby ćwiczyć dalej, żeby iść dalej z naszymi ćwiczeniami, z naszym usprawnianiem ciała i czerpaniem z tego samych radości. Aj, ale fajnie. Moi drodzy kochani, zaraz po pracy wskakuję na matę Małgosiu i to jest fantastyczny plan. Sabina pisze, dziękuję serdecznie za miły poranek. Mi jak zwykle było z Wami szalenie miło. Uwielbiam z Wami te poranki, zresztą nie tylko poranki, wszystkie spotkania z Wami są po prostu rewelacyjne. Monika, dzięki, Ola, miłego dnia. Nie mam wątpliwości, że będzie bardzo miły i życzę Wam tego samego. Ada, miłego weekendu. Bardzo dziękuję, było super, ale Wy jesteście ekstraśni. Ale pamiętajcie, kochani, że weekend oczywiście my sobie odpoczywamy, ale nie leniuchujemy. Niech to będą aktywności, jakieś spacerki, może spotkania na macie. Dziś jeszcze o 19:00 widzimy się na YouTubie, na ekspresowym treningu, już ostatnim naszym, piątym. Dzisiaj zrobimy takie fajne, przyjemne rozciąganie i później jak zaczniemy łączyć te ekspresówki, w zależności od czasu, jakim będziemy dysponować, to będzie się działo, to będziemy mieć taki treningero, że wow, mucha nie siada. Dobrze, Joasia pisze, dziękuję za cudowne ćwiczenia i Twoją cudowną energię, cudownego piątku, wow! Jak tutaj nie mieć energii, jak ja się spotykam z takimi super duszyczkami, jakimi Wy jesteście, to po prostu działa w dwie strony i nie może być inaczej! Bardzo fajnie, miłego dnia, super, dziękuję za cudny poranek, bardzo, bardzo dziękuję, życzę udanego dnia, idziemy na jakąś kawkę, herbatkę, ja idę na kawę. A i pokażę Wam koniecznie zaraz na zdjęciach ten wschód słońca. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody, zdrowo się odżywiajcie, jedzcie nieprzetworzone produkty i wiecie, i dużo uśmiechu. Było rozluźniająco, miło i przyjemnie. Wstęp do dalszych ćwiczeń. Dokładnie, Danusia, ja dalej poćwiczę, wyzwanie na brzuch. Babcia Danuta, babciu Danusiu, buziaki, mua, mua, mua. Babcia, bardzo dziękuję za piękne ćwiczenia, moja mama, super, super, bardzo się cieszę. Dobra, rozłączam się, weekend sportowo będzie, to mi się podoba, u mnie podobnie. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa! Mua.